Dzień dobry, ale mamy pogodę dzisiaj. Mam nadzieję, że dzisiejszy dzień troszkę lepiej się potoczy jak ten wczorajszy. Wczoraj guzik zarobiłem. Zamówień mało. Jeszcze się na nie wyczekałem. A na sam koniec dębka się przebiła, no i tyle było z wczorajszego dnia. Odbiorek tutaj z Emali na Zabłociu. Także fajnie, bliziutko. Trzeba tylko pamiętać, żeby te żarówki nie przyjebać. Sześć, cztery, dziewięć, kilowo. Fabryczna 5B. Ostatnio odbyliśmy pod 5A. Miałem dzisiaj jeździć na nowych oponkach. Jak w samochodzie, zmieniam na letnie. Ale tylko oczywiście sprzedający dupy dał. Miał informację, że na Allegro, gdy zamówisz do 15, to dostawa następnego dnia. Zamówiłem chyba o 12. No i gówno. Nadał dopiero dzisiaj. Napisałem mu wiadomość, że jak ma zamiar to wysłać tak, że przyjdzie w poniedzieli, to no niech da znać, ja sobie anuluję transakcję. No ale widzę, że nadal dzisiaj to na jutro będą. Jutro też przychodzi mi nowy plecaczek. Zielony, z Uberka. Zobaczymy, może on chwilę dłużej wytrzyma. Fajnie, bo on tam ma te boczne takie siateczkowe kieszenie, to i sobie można jakąś butelkę wody może wrzucić na bok. No tak jeżdżę bez tego picia, a przyjdą cieplejsze dni, to tak się nie będzie dało. No i mam nadzieję, że te zamki tam są troszkę lepszej jakości jak w tym Glowowskim. Tylny zacisk hamulca też chyba już przecieka na tłoczkach. O. Wypaliłem klocki, odtłuściłem. Wczoraj jeden dzień podziałało. Śmigał ten hamulec. A dzisiaj znowu ma problemy z hamowaniem. Dzisiaj tak jakby z tłoczków się wydobywał olej i chlapie na klocuszki. No tam hamulec 8 dych, ten MT20 chyba, MT200, to może sobie kupię, założę. No i właśnie dlatego hamulec by się przydał. Gość mi schamował do zera, żeby na pasach puścić ludzi. A ja, gdybym nie miał możliwości uciec w prawo, to mógłbym mieć mały problem. W ogóle nie hamuję, skubany. Dziękuję, do widzenia.
Dobry. Ja mam Glovo 498. Dobra. Ludzie szczęśliwi na rowerkach jeżdżą. Też byłem taki szczęśliwy w tamtym roku. Dopóki mi nie odjebało i postanowiłem jeździć zarobkowo. Ale jeszcze trochę i trzeba będzie sobie zrobić przerwę. Od takiej jazdy i odkurzyć gravelka i kopnąć się gdzieś w traskę albo wziąć enduraka i do lasu się przejechać, jak trochę to błoto wyschnie. Aha. To rozpoczęli sezon. Się chyba bateria wyczerpała. Dobry. Proszę bardzo. Widzenie. Z Biedronki. Gdzieś na Hutę. Osiedle Szklane Domy. Dobra, czekamy. Ciekawe ile. Może przepiszę mi zamówienie jakieś inne, skoro tu jestem już na miejscu i czekam. Zobaczymy. No, zaczynają robić, ale lokalizacja się nie zmieniła. Jedziemy na te Szklane Domy. To jest gdzieś chyba głęboka już huta. Coś mi się wydaje. 471. Jak? 471, coś z papierem. To chyba tutaj. Na ziemi. Music play i lecimy. Ona miała suknię kolorową, majtki stringi i bluzę sportową. Niczego nie żałowała. Kurwa, znowu mruga, no pojebie mnie. Patrzcie na to, bo ja normalnie nie dowierzam w to, co widzę. On mi każe nadłożyć 1,5 kilometra. Jeszcze są jakieś jaja. I polegaj tu na nawigacji. To wiem, że mnie chuja zrobi, ale gdzieś w terenie, gdzie nie mam pojęcia w ogóle, gdzie ja jestem, no tak mnie rucha pewnie. Chcę się odjebie, coś czuję. Jak to było? Nie ma takiego? Nie ma takiego bicia, nie ma takiego bicia. Słuchaj no, synek, synek, bagiacie pierdolne, to cię krew zaleje. Koniec imprezy. Nie ma takiego bicia. Co ty to kurwa masz robić, to? Ale osiemnastka. Co jest kurwa osiemnastka, ty słuchaj co ja tu mówię. Dziękuję, dobranoc. Był kiedyś taki hicior na YouTubach. No trzeba było ich myknąć obu na szybko, bo ja coś czuję, że ten młody za chwilę by coś odwalił. Tobie kochana, o tobie myślę wciąż. O. Dobra, koniec pasnowania, bo się ludzie patrzą. Pierdolę. Dzień dobry. Sieteczka. Dziękuję bardzo. Do widzenia.
Kuźwa, ale żebym się zdyszał pod ten słodek. Faktycznie, człowiek wozi dupę na tym elektryku i coraz mniej siły. To jest ten plac centralny, tak? W sumie nigdy tu nie byłem. Można to zobaczyć. Dojeżdżę do końca miesiąca na Glovo, a cały kolejny miesiąc zrobimy na Uberze. Taki będzie dobry plan. To jest trochę nieporozumienie, że ja mam klepać grafik, zobowiązać się do tego, żeby być w tych godzinach i nie zrezygnować wcześniej jak 24 godziny przed rozpoczęciem i jeszcze nie mieć ciągłości zamówień, no to coś tu chyba nie gra. To jest chyba ten grafik zrobiony, żeby ograniczyć ilość kurierów i żeby te zamówienia w miarę wpadały. Ja muszę częściej do Żabki chodzić. Dobno w Żabce najczęściej zamówienia wpadają. A jak sobie jeszcze kawę kupisz, to podwójne. A czemu mi się nie ładuje ten telefon? Powerbank się skończył? No, też dobrze. Kolega z tyłu chciał się podpiąć i na kole posiedzieć, żeby się przed wiatrem osłonić. Nie ma lekko. Trening musi być zrobiony. Nie ma żadnego uprawiania mi tu draftingu. Sorry ziomuś, ale widzę, że to ci średnio idzie. Ja sobie jednak pojadę. Dobry. Dziękuję, do widzenia. Do widzenia. G5. G5, no. Dziękuję. Powiem wam, że nie miałem jeszcze sytuacji, żeby mi się kiedyś na gotówkowym wylało picie. Ale jak widzę, że mam gotówkowe i napój w plecaku, no to już to czuję, że jak to by się wylało, no to będzie problem, bo mi za to nie będzie się zapłacić. Glovo? Glovo?
Dzień dobry, ja mówiłem, ale chyba nie było słychać. Nie wiem co to. Będzie 85 zł. Jedno i drugie. Dziękuję bardzo. Dziękuję również, do widzenia. Globo Refund z Mogilskiej z Biedronki. Kurde, wodę będę miał znowu. Nie w tę stronę w ogóle, co ty czego robisz? No zobaczymy co mi tam przyjaciel zostawił. Dobra, lecę na dobrego pasterza z tym drugim, z drugą częścią zamówienia. Przepraszam pana, tak? Blok 120D, to który to będzie? Ten. Aha, dobra, dzięki. Dzień dobry, druga część, proszę bardzo, jedno. I drugie, dzięki. Do widzenia. Tak? No super, dziękuję bardzo. Dostałem dychę od tego młodzieńca. Ciekawe, czy ten pierwszy też dostał, czy... Czy tylko ja dostałem? Jadę na Bosacką po jakieś lody. Mało kierowałem się do domu, żeby sobie kurtkę wziąć, założyć, bo się zimno zrobiło. Lody Ice Cream Now. I dostawa gdzie? Na Topolową. No to kurde, dwie ulice dalej. Ja pierdzielę, to w tym Carrefourze. Dobra? 088. Z logo. Widzenia? Tak? Mogę zobaczyć teraz to zamówienie? Dzięki. Dzień dobry, proszę bardzo. Dziękuję. Do widzenia. Dzień dobry. Dzień dobry, ja mam Globo 015. Otworzyli w końcu. Ale luz bluz. Podejrzewam, że po świętach tu zamykają. Aż podjadę zobaczyć, jak to wygląda. Spoko.
Też dobrze. Dzień dobry, idzie 33 zł. Dziękuję. Proszę bardzo. Dziękuję. Do widzenia. Kebab King z Wolnicy. Na osiedle Podwawelskie. Już myślałem, że placek będzie na sam koniec. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Tak, tam ci panie zauważyli, to już to nie jest piesza rowerowa. Dołazić, kurwa. Dzień dobry, wie pan co? Miałem zamówienie do apartamentu 106. Jakiś tu mi dał kody do domofonu, ja nie wiem tego użyć. To gdzie to się kierować, tego 106? Dobra. 106, trzecie piętro. Dobra, dzięki. Trzecie. Nie 106? No, 1 albo 2. Aha, okej. Sorry. Dzięki. 106.2. Ja pod 6. Kurwa, co to za mieszkanie? 106, 106.1, 106.2. Prawie ten drugi gość miał darmową kolację. Ładnie się kółeczko mieni kolorami. Ten znak trochę szpeci, ale podsumujmy. 113 zł podzielone na 4 minus 3,50. Zajebiście. 113 podzielone na 4 28 zł. A licząc tą dychę od tego chłopaczka, 123 podzielone na 4. No i młody mi zrobił godzinówkę, można powiedzieć, no bo jest 30 niecałe 1 zł na godzinę. Mam myśka i zdjęcia robi, a ta cycki do przodu. Dobra, narka. Kiedyś to się uśmiechało do zdjęć. A teraz cycek do przodu, dupa do tyłu. Wyłowili kogoś.